Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2022. Bardzo proszę, projekt uchwały przedstawi pan skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego był szczegółowo omawiany na merytorycznej Komisji Budżetu i Finansów i w związku z tym przedstawiłbym tylko najistotniejsze propozycje składane w tym projekcie przez Zarząd Wysokiej Radzie. I jeśli chodzi o te najistotniejsze propozycje zmian, to są to następujące tematy. Zarząd wnosi o rozszerzenie upoważnienia dla zarządu, o rozszerzenie upoważnienia w uchwale Rady dotyczącego czy wynikającego z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I ta propozycja tego upoważnienia dodatkowego dotyczyłaby dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym między innymi dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Propozycja ta wynika z tego, żeby uelastycznić zmiany, uelastycznić po prostu czasowo i umożliwić po prostu te zmiany zarządowi, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba. I nie zwoływać między po prostu tymi planowanymi sesjami dodatkowo Rady Powiatu. Następne zmiany z tych najważniejszych, jakie zawarte są w tym projekcie, to jest to są uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi kolskiemu przez gminy, przez nasze gminy z terenu powiatu kolskiego. I tak gmina Kościelec udzieliła pomocy finansowej w wysokości 35 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 3400P. W zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Różków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów i jest to, tak jak i w tych następnych przypadkach, uzupełnienie środków, uzupełnienie wkładu gminy w realizację tego zadania. Do tej pory na te zadania w całości środki były zabezpieczone, środki własne powiatu. W tej chwili ten montaż finansowy będzie wyglądał w ten sposób, że 35 tysięcy z budżetu gminy Kościelec będzie pochodzić, jeżeli to państwo zatwierdzicie oczywiście, i 35 tysięcy będzie pochodzić ze środków własnych powiatu. Następnie z gminy Kłodawa mamy przesunięcie kwoty 10 tysięcy złotych. Już w tej uchwale, którą wcześniej Rada Gminy wywołała, i to przesunięcie tej kwoty 10 tysięcy złotych jest przesunięciem z dochodów bieżących na dochody majątkowe z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej numer 3413P na odcinku Zbójno-Długie z uwagi na upływ terminu ważności zgłoszenia na realizację tego zadania. Następnie z gminy miejskiej Koło przyszła uchwała
o udzieleniu pomocy powiatowi kolskiemu na kwotę 65 tysięcy złotych z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Księdza Opałki do ulicy Bliznej. To jest na kwotę tutaj 25 tysięcy złotych. I na przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20 stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole 40 tysięcy złotych. I tutaj podobna sytuacja jak w przypadku Kościelca. Też gmina miejska Koło uzupełnia ten swój wkład i w ten sposób mamy wspólny montaż finansowy powiatu i gminy miejskiej Koło. I ostatnia uchwała o udzieleniu pomocy finansowej pochodząca z gminy Babiak. To jest uchwała o udzieleniu pomocy finansowej na kwotę 212 569 zł i 77 groszy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów Przedecz. Tutaj tak samo powiat zabezpieczył na etapie planu całość środków dotyczących udziału samorządu. Tutaj w informacji międzysesyjnej pan starosta już wspominał o tym, że zostały właśnie podpisane umowy i na to zadanie i na zadanie realizowane w gminie Olszówka, także możemy potwierdzić, że mamy formalnie zabezpieczone środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I to są te najistotniejsze tematy, które są zawarte w projekcie, który Państwo Radni otrzymaliście w materiałach na dzisiejszą sesję. Natomiast pojawiły się w międzyczasie dodatkowe zmiany, które zarząd proponuje do wniesienia w tym projekcie uchwały Rady, a mianowicie te dodatkowe zmiany dotyczą przesunięcia środków między gminą Przedecz a gminą Chodów, a środki te pochodzą z dotacji z budżetu powiatu kolskiego zabezpieczonej na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Po wyjaśnieniach między powiatem a gminą Przedecz, gmina Przedecz nie wykorzysta wszystkich środków i w związku z tym jest propozycja zarządu zmniejszenia planu dotacji dla gminy Przedecz o 1200 zł, a zwiększenia dla gminy Chodów o tą samą kwotę z uwagi na to, że dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały przesunięte do jednostek z gotowością bojową. I to jest ta zmiana. Kolejna zmiana dotyczy środków, jakie powiat otrzymał z budżetu państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I to jest wsparcie pochodzące właśnie z tej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. I jest to kwota 4140 zł. O taką kwotę zwiększamy plan dochodów i plan wydatków. I ten plan wydatków zwiększamy w Zespole Szkół Technicznych w Kole na funkcjonowanie utworzonego w tej szkole oddziału przygotowawczego dla uczniów właśnie z Ukrainy. Następnie propozycja jest zwiększenia planu dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg z tytułu uzyskania dochodów z odsetek bankowych. Te odsetki bankowe od środków znajdujących się właśnie na kontach no, zaczynają rosnąć z uwagi na wzrost stóp procentowych. I tutaj jest zwiększenie o 1000 zł i również
jest zwiększenie planu dochodów o 600 zł z tytułu wpływu naliczonej kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. I odpowiednio po stronie wydatkowej 1000 zł przechodzi na zwiększenie rezerwy zgodnie z przyjętymi tutaj zasadami, a 600 zł zwiększyłoby plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg. Następnie na kolejny wniosek pana komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zarząd wyraził zgodę i wnioskuje do Wysokiej Rady o przesunięcia w planie wydatków komendy na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego i to przesunięcie celem zabezpieczenia jest na kwotę 8264 zł. Kolejna z dodatkowych zmian to jest zwiększenie planu dochodów o 200 tysięcy zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Kościelec na zadanie remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny Leszcze. Wczoraj odbyła się sesja Rady Gminy Kościelec i dzisiaj mamy potwierdzenie uchwałą, potwierdzenie właśnie podjęcia uchwały o tym wsparciu i w ramach tego montażu przyjętego 60-40% z budżetu powiatu byłaby przeznaczona na to zadanie kwota 300 tysięcy łącznie, by na ten remont było przeznaczone 500 tysięcy. Kolejny temat to jest temat dotyczący urealnienia planu dochodów i wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Urealnienie dotyczące planu dochodów i wydatków na kwotę 250 zł z uwagi na to, że te pieniądze otrzymane na koszty obsługi projektów dotyczących pomocy przedsiębiorcom zostały zakończone i no, pozostają po prostu do zwrotu. I ostatnia z dodatkowych zmian to jest uzupełnienie postanowieniu projektu uchwały, dzisiejszej uchwały Rady Powiatu, podstawy prawnej o artykuł 111 ustawy właśnie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I to są wszystkie propozycje z Zarządu Powiatu do zmian w projekcie uchwały Rady w sprawie właśnie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Barański. Ja bym chciał się dowiedzieć bardziej szczegółowo, panie starosto, czy może tutaj pan Robert Jokiel odpowie, czym związana jest zmniejszenie dotacji dla gminy Przedecz? Czy to po prostu strażacy nie wykorzystali, czy pan burmistrz nie wykorzystał tego? Chciałbym wiedzieć po prostu dokładnie, czemu dotacja jest niewykorzystana. Dla mnie to jest bardzo ważny temat, bo wiem, że tam strażacy druhowie OSP Przedecz mają duże potrzeby i tylko po prostu to jest formalna przyczyna. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Ja myślę, że pan kierownik odpowie. Może tutaj, nie? Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, już odpowiadam na to pytanie. My zanim ja przygotuję dokumenty dla Szanownej Rady do podjęcia tej uchwały, starosta Kolski występuje do wójtów burmistrzów z zapytaniem i określeniem jednostek, które jednostki kwalifikują się do dotacji. Wymiernikiem tej kwalifikacji jest aktualny wpis do KRS-u i po prostu ta różnica, która wynika, to są po prostu podane jednostki, które mają aktualny wpis do KRS-u po to, żeby mogły pod względem finansowym tutaj z urzędem danej gminy zawierać porozumienia. Ten aktualny wpis do KRS-u jest jak gdyby, znaczy jest podstawą do udzielenia tej dotacji. I ta różnica właśnie wynika z tego, że jednostki choćby nawet w Przedczu
po prostu nie zostały wszystkie wykazane, czyli nie mają aktualnych wpisów do KRS-u, dlatego nie mogą otrzymać dotacji. Jeżeli chodzi o konkretnie o gminę Przedecz, to to jest z dotacji skorzystają jednostki na ogólną kwotę 5000 zł, natomiast plan dotacji był 7200 zł. Oczywiście nie jest to jedyna gmina, bo już odpowiadam, więc tak, cztery jednostki, z czego jedna jest w gotowości operacyjnej i trzy jednostki są tak zwanymi jednostkami zwykłymi. I stąd jest ta różnica. Oczywiście już tutaj powielają, znaczy są inne gminy, które w całości nie wykorzystały tej dotacji, nie dały całego wykazu jednostek, które mają aktualny ten wpis do KRS-u. I akurat tu tak, no, przypadło, no tak padło na Przedecz akurat, że przesunięcie tych środków, 7,5 tysiąca było w dotacji, wykorzystają 5 tysięcy, akurat te 2,5 tysiąca akurat z tej gminy było to przesunięcie na gminę Chodów. Taka propozycja oczywiście przesunięcia. A wynika to też, że to pan skarbnik powiedział, że konkretnie OSP Elizanów i OSP Kaleń Mała po prostu zwiększyły swoją gotowość operacyjną. I jednostki zwykłe w planie dotacji były szacowane na kwotę 1100 zł, natomiast jednostki w gotowości operacyjnej na 1700 zł. Podniosły sobie tą gotowość i dlatego tutaj prośba dla szanownych radnych o podjęcie tej uchwały w sprawie przesunięcia tych środków po 600 zł więcej na jednostkę. Dziękuję panu kierownikowi. Tak, już wyczerpująco, czy jeszcze coś dodać? Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 roku z udziałem skarbnika pana Zygmunta Sołtysiaka dokonała analizy i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2022. Bardzo proszę o oddanie głosu. Bardzo proszę o oddanie głosu, panowie członkowie zarządu. Dziękuję. Uchwała dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2022 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za.